Przytulam was mocno. Dobrze was widzieć, mimo tego, że siedzieliśmy wczoraj dość długo. Rozpoczynamy takie dni takiego resetu troszkę i odświeżenia. Będzie kilka tematów, które chciałbym poruszyć i to nie będą takie nabożeństwa, ale będą miały pewien taką wspólną cechę, wspólne przesłanie dla nas, dla całego zboru. Kiedy odbierałem, że mamy się spotkać kilka dni z rzędu i końcem roku to nie było możliwe, wiedziałem, że nie było to możliwe, dlatego że generalnie nie miałem takiego sprecyzowanego przekazu. Chęć, żeby to miało miejsce, natomiast to, co teraz wiem, to, co, na co chciałbym zwrócić uwagę, być może w tamtym czasie nie byłoby pełne. Chciałem was poprosić, abyśmy powstali teraz. Właśnie dużo tego światła. O. Panie mój, przychodzę dziś, aby imię Twoje czcić, wywyższony bądź. Panie mój, przychodzę dziś, aby ogłaszać wielkość Twą. Tyś jest mój Bóg. Jak ja stanąć mam przed Tobą, zabrudzony codziennością, potrzebuję świętej krwi. Przyjmij mnie w łasce swej. Uwielbiony bądź, wywyższony bądź, Panie mój. To, co było ubiegłym rokiem, zakończyło się. Wiem, że wiele rzeczy przenosimy, bo je trzeba dokończać albo po prostu trwają. Ale wiele rzeczy jest takich, które należy definitywnie zakończyć, zdecydować i zakończyć. I często potrzebujemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć z takim czystym sercem: ta codzienność mnie zabrudziła. Ta codzienność doprowadziła do tego, że czasami nie byłem szczery, czy nie byłam szczera. Czasami to, jak wyglądało moje życie, nie mogło Cię cieszyć. Ale dziękuję Ci za Twoją krew, że ona ma moc dzisiaj i mogę to zostawić za sobą. Iść dalej. Chciałbym, żeby było dzisiaj więcej modlitwy niż śpiewania. Więc to, co będę mówił, będziemy troszeczkę przerywać, żeby oddać Bogu chwałę albo modlić się o coś. Ojcze, dziękujemy, że możemy rozpocząć ten rok razem z Tobą. Że możemy rozpocząć ten rok ramię w ramię z siostrami i braćmi i możemy spojrzeć do przodu z nadzieją, z wiarą, że możemy przynieść jeden drugiego i będziemy mieli takie właśnie chwile, takie momenty, że będziemy mogli przynieść Tobie nasze życie, naszych siostry, naszych braci. Chodzę dziś, aby imię Twoje czcić, wywyższony bądź. Panie mój, przychodzę dziś, aby imię Twoje czcić, wywyższony bądź. Śpiewajmy to jeszcze. Panie mój, przychodzę dziś,
aby imię Twoje czcić, wywyższony bądź. I jeszcze zaśpiewamy. Panie mój, przychodzę dziś, aby imię Twoje czcić, wywyższony bądź. I jeszcze zaśpiewajmy. Panie mój, przychodzę dziś, aby imię Twoje czcić, wywyższony bądź. I jeszcze to śpiewajmy, aż przemówi do naszych serc. Panie mój, przychodzę dziś, aby imię Twoje czcić, wywyższony bądź. I jeszcze zaśpiewajmy. Panie mój, przychodzę dziś, aby imię Twoje czcić, wywyższony bądź. Panie mój, przychodzę, by ogłaszać. Panie mój, przychodzę dziś, by ogłaszać wielkość Twą. Tyś jest mój Bóg. Jak ja stanąć mam przed Tobą, zabrudzony codziennością, potrzebuję świętej krwi. Zaśpiewajmy to jeszcze. Jak ja stanąć mam przed Tobą, zabrudzony codziennością, potrzebuję świętej krwi. Przyjmij mnie w łasce swe. Uwielbiony bądź, wywyższony bądź, uwielbiony bądź, wywyższony bądź, Panie Bóg. Uwielbiony bądź. Uwielbiony bądź, wywyższony bądź, uwielbiony bądź, wywyższony bądź, Panie Bóg. Panie mój, przychodzę dziś. Panie mój, przychodzę dziś, aby imię Twoje czcić, wywyższony bądź. Panie mój, przychodzę dziś, aby imię Twoje czcić, wywyższony bądź. Panie mój, przychodzę dziś, by ogłaszać wielkość Twą, Tyś jest mój Bóg. Jak ja stanąć mam przed Tobą, zabrudzony codziennością, potrzebuję świętej krwi. Przyjmij mnie w łasce swej. Uwielbiony bądź. Uwielbiony bądź, wywyższony bądź, uwielbiony bądź, wywyższony bądź, Panie mój. Tak, Panie, bądź uwielbiony i wywyższony. I my dziękujemy Ci, że dałeś nam tą sposobność, aby dzisiaj stanąć przed Twoim tronem i powiedzieć, Panie, przychodzimy przed Twój tron, aby ogłaszać Twoją wielkość. My dziękujemy za to wszystko, co dokonałeś w nas, z nami, przez nas w tym roku, który jest za nami. Ale też dziękujemy Ci za to, co dokonasz w nas, przez nas, z nami, w roku, który jest przed nami teraz, który dzisiaj się zaczyna. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy stanąć tutaj i ogłaszać Twoją wielkość. Ty jesteś ponad każdym naszym problemem, ponad każdą naszą słabością i niemożliwością. Ty jesteś ponad wszystkim, co nas zatrzymuje.
Ty jesteś ponad wszystkim, co my dzisiaj rozumiemy, bo Ty jesteś ponad wszystko. I my będziemy korzystali z Twojej wielkości. I my będziemy ogłaszali Twoją wielkość. I my zobaczymy Twoje działania. I my zobaczymy Twoje cuda. I my zobaczymy Twoje uzdrowienia. Bo to, co jest za nami, to jest pasmo Twoich cudów. I będziemy więcej przeżywać Ciebie. I będziemy więcej dotykać Twojej obecności. I będziemy więcej doświadczać Twojej mocy. Bo Ty jesteś z nami, Ty jesteś tutaj. I my dziękujemy Ci za moc świętej krwi. Że my mogliśmy wczoraj stanąć tutaj w tym miejscu razem. I mogliśmy powiedzieć, Panie, zostawiamy to, co za nami. I dziękujemy Ci, że moc krwi Jezusa, ona ma siłę, aby oczyścić nas z tego wszystkiego, co nas zabrudziło, z tej codzienności, jaka za nami, aby stanąć dzisiaj przed Twoim tronem oczyszczonymi, pełnymi nadziei, pełnymi łaski Twojej, pełnymi wiary, pełnymi takiego wypatrywania na Twoje działanie, na Twoją obecność, ale też jako oblubienica, pełnymi wypatrywania Twojego przyjścia. Ojcze, my wiemy, że Ty dasz ten sygnał. Ty powiesz, Synu, idź po Kościół, idź po oblubienicę. I my chcemy być na to przygotowani. I chcemy to odbierać i to słyszeć. Chcemy to widzieć. Chcemy być tak jak te panny, które są mądre. Chcemy być wyposażeni w to wszystko, co nam pozwoli spotkać się z Tobą i wejść w to miejsce, które jest weselem baranka. Ojcze, dzisiaj w imieniu Jezusa stoimy tutaj, rozpoczynając ten rok. Dziękujemy Ci, że będziesz z nami. Dziękujemy Ci, że nic, absolutnie nic nie pokrzyżuje Twoich planów. Nic, absolutnie nic nie zatrzyma Twojej woli. Nic, absolutnie nic nie zatrzyma wypełniania się Twojego słowa i Twoich obietnic. Nic, absolutnie nic nie odbierze nam możliwości bycia w Tobie, bycia Twoimi dziećmi. Nic, absolutnie nic nie odbierze nam Twojej miłości. Ty jesteś miłością, Ty jesteś pokojem, Ty jesteś wolnością, Ty jesteś radością, Ty jesteś naszą mocą, naszą twierdzą. I my Ciebie wywyższamy. Święty, potężny, cudowny Boże. Święty, cudowny, cudowny, wspaniały Boże. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Panie. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Chwała, chwała, chwała. Chwała, cześć i uwielbienie. Pan Panów i Król Królów. Zaśpiewajmy to jeszcze raz. Panie mój, przychodzę dziś, aby imię Twoje czcić, wywyższony bądź. Panie mój, przychodzę dziś, aby imię Twoje czcić, wywyższony bądź. Panie mój, przychodzę dziś, by ogłaszać bliskość Twą, Tyś jest mój Bóg. Jak ja stanąć mam przed Tobą, zabrudzony codziennością, potrzebuję świętej krwi. Przyjmij mnie w łasce swej. Uwielbiony bądź, wywyższony bądź, uwielbiony bądź, wywyższony bądź, Panie mój. Uwielbiony bądź. Uwielbiony bądź, wywyższony bądź, uwielbiony bądź, wywyższony.
bądź, Panie mój. Uwielbiony bądź, zaśpiewajmy jeszcze. Uwielbiony bądź, wywyższony bądź, uwielbiony bądź, Panie mój. Bądź, Panie mój. Kochani, tak jak wam mówiłem, te dni, one mają swoją tematykę, one mają taką pewną ciągłość, one mają nas prowadzić do tego, że pewne rzeczy zostaną zrestartowane, zresetowane, pewne odświeżone. I to nie będą długie nabożeństwa, dwugodzinne czy jakieś tam. Być może, że każdego dnia to będzie inny czas, może około godziny, może mniej, może więcej. Ale chciałbym was zachęcić, byśmy byli przez ten tydzień razem i abyśmy też weszli w ten czas, poszcząc w jakiś sposób. Chciałbym was teraz poprosić, byście na moment usiedli. Wiecie, tak mi, zrobiło mi się tak bardzo miło, kiedy, nie wiem, która to była dokładnie godzina, mogę sprawdzić. 16:43. O 16:43 dostałem SMS-a od Agnieszki z życzeniami i z fragmentem Bożego Słowa. I tak się uśmiechnąłem, ponieważ to jest fragment Bożego Słowa, z którym dzisiaj chcę się z wami podzielić. List Pawła do Filipian, 3:7-13. Ja nie będę czytał w całości tego fragmentu, ale będziemy go przerywać modlitwą, uwielbieniem. I 7 werset mówi tak, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, aby zyskać Chrystusa i znaleźć w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Wiecie, jest tak, że myślę, że każdy z nas ma jakieś tam refleksje na zakończenie roku. Coś zyskaliśmy, coś straciliśmy, w czymś się rozwinęliśmy, a coś utraciliśmy. I czasami ta refleksja bywa bolesna i rozwodzimy się nad nią i tak długo myślimy, szczególnie nad stratami. Może mniej cieszymy się z zysku czy z jakiegoś osiągnięcia, czy z jakiegoś rozwoju, a więcej poświęcamy czasu na to, co było dla nas przegranymi walkami, co było dla nas jakąś stratą, co było dla nas nieudanym jakimś podejściem do czegoś. Ale żeby móc iść dalej, to apostoł Paweł daje nam taką dość trudną receptę. Wszystko to uznaję za śmiecie. Wszystko to jest dla mnie szkodliwe, bo jeśli się na tym zatrzymam, to nie pójdę dalej. Wiecie, ja ten rok, który minął, mógłbym podsumować i podsumowuję jako rok wyjątkowy. Kolejny rok wyjątkowy, gdzie widziałem potężne Boże dzieła, wiele Bożych cudów, wiele Bożego działania. Widziałem, jak Bóg mnie przeprowadzał, jak błogosławił nasz zbór, jak wiele mogliśmy zobaczyć. Mogłem być szczęśliwy z tego, co dzieje się w zborze w Anglii. Mogę być tym taki zbudowany. Ale
dotarło do mojej świadomości, że ja muszę dziś to zresetować. Że to było w ubiegłym roku, ale Bóg pewne rzeczy będzie kontynuował, a pewne zmieni. Pewne powie dość, a pewnym powie będziecie dziać się inaczej. Tak jak Bóg tworzył świat, to jednego dnia coś stworzył, wypowiadał słowo i to się działo. I potem czytamy i następował wieczór i potem poranek, następny dzień. I Bóg tworzył coś na nowo. I musiałem zrozumieć, że abym sięgnął po nowe rzeczy, abym sięgnął po coś, co Bóg ma dla mnie, czy to będzie w sferze namaszczenia, czy to będzie w sferze osobistego rozwoju, czy to będzie w sferze działania i rozwoju zboru, czy to będzie w sferze zdrowia czy finansów, nie jest to istotne. Istotne jest to, że Bóg ma dla nas nowe rzeczy. Nawet jeśli są kontynuacją, to są kontynuacją jakby na nowo. I ja wiem, że nie warto przywiązywać się do ludzkich lat i odcinać i tak robić z tego jakiś symbol, bo to nie o to chodzi. Ale jest to też dla nas pewnego rodzaju taka zachęta, aby wdrożyć w życie słowo, które często staje się dla nas sloganem. Słowo, które bywa głoszone i powtarzane, ale nie zawsze wdrażane w życie. I to, co zależy od nas dzisiaj, to to, co zrobimy z tym, co było i z tym, co będzie. Wiecie, jeśli ktoś buduje dom, miałem taką okazję budować dom od podstaw, od wykopania fundamentów i było tak, że jednego roku, koło czerwca zacząłem wykopywać fundamenty, zalałem je i były przez okres zimowy, one były, po prostu. I potem następnego roku, kiedy pojawiło się już słoneczko i możliwość kontynuowania prac budowlanych, ja nie zaczynałem od budowania fundamentów. Ale ja zaczynałem od budowania czegoś nowego. A tą nową rzeczą była izolacja tych fundamentów i potem ściany. A my bardzo często trzymamy się tego czegoś, co zrobiliśmy i nie potrafimy budować ścian dalej. Nie ma budowli, ona się nie wznosi. I to jest bardzo przykre, bo czasami po 20 latach bycia z Bogiem, bycia chrześcijaninem, jesteśmy na tym samym etapie. I apostoł Paweł również to mówił. Ze względu na czas powinniście być przewodnikami innych, nauczycielami innych, a wy cały czas wymagacie, aby wam to mleko tam dawać przez butelkę i dmuchać na was jak na takie chucherko, które się dopiero urodziło. Zatem, żebyśmy mogli w tym roku, który się rozpoczął, korzystać z Bożego rozwoju, jaki Bóg ma dla nas, musimy zostawić to, co było. I chciałbym was teraz poprosić, abyśmy podziękowali Bogu za to, co mogliśmy zbudować i do jakiego momentu mogliśmy dojść do wczoraj. Tak po prostu. Nawet jeśli nie udało ci się nic zbudować, jesteś na etapie szukania projektu, to podziękuj Bogu, że tą możliwość masz, okej? Ja wiem, że to nie jest łatwe. Ja wiem, że może zastanawiacie się, co chcę, ale chciałbym wam to naprawdę uzmysłowić, bo niektórzy z nas mogą teraz poczuć się niekomfortowo, że oto to, co takim trudem robię, muszę zostawić, musi umrzeć. Pewnie łatwiej jest tym, którzy mogą powiedzieć, o, to było coś, co było stratą, więc fajnie to zostawić. Gorzej z tymi, którzy uważają, że to było zyskiem. Ja mogę o sobie powiedzieć, dużo mam rzeczy in plus. Wartości dodanej.
Ale chcę Bogu podziękować za to, że dał mi możliwość do wczoraj coś zrobić i chcę to zostawić, aby móc budować dalej. Jesteście gotowi na to? To proszę was, abyście powstali. Zespół proszę, aby się przygotował do następnej piosenki, pieśni. Jeśli czujesz się taki niekomfortowy w tym i nie wiesz, czy będziesz mieć pokój, jak to wszystko zostawisz, jak nagle rozprawisz się ze swoim zdaniem na jakiś temat, może musisz zostawić nieprzebaczenie, a może musisz zostawić jakiś swój plan, który był taki bardzo gorący i powiedzieć, Panie, ja to zostawiam, czekam na nowe rzeczy. Jeśli Ty będziesz kontynuować ten plan, to ja go biorę. Ale jeśli Ty powiesz koniec, to ja powiem dziękuję i będę oczekiwał na coś od Ciebie więcej. I chciałbym Ci powiedzieć, że jedynym pokojem, jaki, przepraszam za grę słów, ale zaspokoi Twoje wnętrze, to jest Boży pokój. Boże Słowo mówi, że Boży pokój, on przewyższa wszelkie zrozumienie, wszelkie poznanie. Więc jeśli czujesz się tak niekomfortowo, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg ma dla Ciebie pokój. I nie zresetujesz się inaczej, nie odnowisz swojej drogi, nie zrobisz miejsca dla Bożej ręki, która będzie Cię prowadzić, jeśli nie dokonasz dzisiaj cięcia, nie dokonasz resetu. Po prostu będziesz ciągnąć tego zdechłego konia za sobą dalej. Ojcze, ja dziękuję Ci, że tak wiele mogłem zyskać w ubiegłym roku. Ojcze, przepraszam Cię, że tak wiele przegrałem walk w ubiegłym roku. Dziękuję Ci, że doprowadziłeś mnie do dzisiaj. Dziękuję Ci za to wszystko, co było zyskiem i co było stratą. Ale chcę, tak jak apostoł Paweł mówi, uznać to wszystko za śmiecie. I chcę poznawać Ciebie dalej. Chcę poznawać Ciebie głębiej. Chcę poznawać Ciebie bardziej. Chcę doświadczać Ciebie jeszcze więcej. Chcę jeszcze więcej zanurzać się w Tobie. I potrzebuję Twojego pokoju w tym. Potrzebuję Twojego prowadzenia w tym. Potrzebuję Twojej mocy w tym, która przewyższy wszelkie poznanie i moje własne zrozumienie. Kochani, chciałbym was zachęcić teraz do takiej chwili modlitwy społecznej, abyśmy mogli właśnie przyjść przed Boży tron. Nauczmy się modlić razem, modlić się społecznie. Nie patrzmy jeden na drugiego, nie czytajmy z ust drugiego, ale po prostu my skupmy się na tym, aby mieć relację z Bogiem teraz. Możecie rozpocząć tą melodię. A my będziemy się modlić jeszcze. Dziękuję Ci, Ojcze. Ty jesteś pokojem. Ty jesteś mocą moją. Ty jesteś początkiem. I Ty jesteś końcem. I Ty jesteś tym, co jest najważniejsze. Ty jesteś tym, co jest najpiękniejsze. Halleluja. Kiedy byłem na szkółce niedzielnej, to śpiewaliśmy taką piosenkę, co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze. I ona kierowała na Jezusa. Kochani, On jest dzisiaj tu obecny. I On mówi, ja jestem Twoim pokojem. Ja czynię pokój w Twoim życiu. Ja czynię pokój w Twoim życiu. Jedyne, co potrzebuję od Ciebie, to abyś zostawił to, co było. Niezależnie od tego, czy to było dobre, czy było stratą. Ale abyś pozwolił mi wypełnić Ciebie pokojem. Abyś pozwolił wypełnić Ciebie moim planem.
potrzebuję od Ciebie, abyś pozwolił, pozwoliła mi dać Ci zrozumienie, dać Ci więcej poznania, więcej mądrości, więcej doświadczenia, więcej mojej obecności. Kochani, zrozummy, że Bóg mówi tak do nas. On mówi i emanuje to z całego Jego Słowa. Czy jesteś gotowy dzisiaj? Czy jesteś gotowy dzisiaj zresetować to, co było? I powiedzieć, Panie, może jesteś dzisiaj w tym miejscu, że Duch Święty do Ciebie mówi, że musisz zresetować swoje myślenie na jakiś temat. I Ty boisz się to zrobić. Ale ja Cię zachęcam, zrób to dzisiaj. Ale czuję też coś takiego bardzo mocnego w swoim sercu. Bardzo mocnego, co jest również niebezpieczne. Jesteś w momencie, w którym musisz rozprawić się z grzechem. To jest ten moment, w którym Ty musisz podjąć tą decyzję. Ja z tym kończę. Wiem, bo moje sumienie mi o czymś mówi i przypomina, ale w tym tkwię. I dlatego mówię dzisiaj temu koniec. Resetuję moje życie. Odrzucam to, co było dla mnie brudem, ale mnie cieszyło. To jest dzisiaj ten moment. To jest dzisiaj ten moment i ta Boża łaska, która spływa na Ciebie, która spływa na Kościół, która podnosi Ciebie zupełnie w inne miejsce. Halleluja. Halleluja. Jeśli jesteś w tym miejscu i masz coś do kogoś, jakiś żal, to po prostu teraz weź i podejdź. Niech to zostanie zresetowane. Powiedz, wybaczam Ci. Ty mi wybacz. Zresetuj to. Nie nieś tego dalej. Po prostu zrób to teraz. Może w małżeństwach. Może w jakichś relacjach prywatnych. Jest coś, co należy zresetować. Taki moment. Wiecie, powiedzmy to nowoczesnym językiem. Kiedy zatnie Ci się telefon albo komputer, co robisz? Resetujesz, żeby mógł pracować dalej, żeby mógł wejść na wydajność. Po prostu resetujesz. I Bóg chce dzisiaj dla Ciebie zresetowania. On chce wzbudzić w Tobie wydajność. On chce pobudzić Ciebie do czegoś większego, niż do tej pory przeżywałeś. Halleluja. Więc jeśli masz coś komuś do powiedzenia, to mu powiedz. Niech to się zakończy. Niech nastąpi reset. Bo jest coś, co wierzę, bardzo wierzę, kiedy zaczniemy śpiewać tą pieśń, to w te zresetowane serca będzie wpływał Boży pokój. W te zresetowane serca popłynie Boże dzisiaj. Boże dzisiaj. Nie Boże wczoraj, ale Boże dzisiaj. I to Boże dzisiaj będzie mieć potencjał na Boże jutro. I Ty jutro się obudzisz i powiesz, Panie, jest coś w moim sercu. Jest coś, halleluja. Halleluja. Jeszcze moment, pobądźmy w Bożej obecności. Jeszcze moment, pomyślmy przed Jego tronem. Jeszcze na moment pozwólmy, aby Duch Święty pokładał w nasze serca te rzeczy, które mi musimy powiedzieć dość. Nie ciągnę Cię dalej. Nie biorę Cię dalej. Zostawiam Ciebie. Halleluja. Bo Pan ma dla mnie nowe dni, nowe dzisiaj. Bo dzisiaj to nie wczoraj. Bo dzisiaj to jest coś, co jest nowe. I to nie dlatego, że się zmieniła data w kalendarzu, ale to dlatego, że Ty do nas mówisz. Halleluja. Halleluja. Ukojem moim Bóg.
On skruszył wszelki mur, pokojem był, pokojem był, pokojem moim Bóg. On skruszył wszelki mur, pokojem mój, pokojem mój. Sprawiamy jeszcze raz od początku. Pokojem moim Bóg, on skruszył wszelki mur. Pokojem Bóg, pokojem my. Pokojem moim Bóg, on skruszył wszelki mur. Pokojem Bóg, pokojem my. Złóż na Niego ciężar swój. Złóż na Niego ciężar swój. On Ci pomoc da. Pokojem Bóg, pokojem my. Na Niego ciężar swój, on Ci pomoc swą da. Pokojem Bóg, pokojem my. Pokojem moim Bóg, zaśpiewajmy jeszcze. Pokojem moim Bóg, on skruszył wszelki mur, pokojem mój, pokojem mój, pokojem moim Bóg, on skruszył wszelki mur. Pokojem Bóg, pokojem my. Złóż na Niego ciężar swój, on Ci pomoc swą da. Pokojem Bóg, złóż na Niego ciężar swój, on Ci pomoc swą da. Pokojem Bóg, pokojem my. Usiądźmy. W 10 wersecie 3 rozdziału listu do Filipian czytamy dalej, po co nam to wszystko, to uznanie za nic, to co było. To wcale nie chodzi o to, żeby nie być Bogu wdzięcznym. To wcale nie o to chodzi, żeby nie dziękować Mu za te wszystkie cuda, bo wczoraj mówiliśmy o tym, że Boże Słowo nas wzywa, by ogłaszać i pamiętać o Jego cuda. Ale pamiętając o czymś, można popełnić błąd, jak niektórzy ludzie popełniają i całe nawet polityczne ugrupowania zatrzymują się, pamiętając o czymś, co było i nie tworząc niczego, co jest nowe, ale budując na tym, co było, rzeczy zgubne dla dzisiejszego pokolenia.
Jest rzeczą ważną, by pamiętać i wspominać. Jest rzeczą ważną, by nawet pamiętać o pewnych tradycjach. My z żoną rozmawiamy ostatnio o tym, jak możemy kultywować chrześcijańską tradycję, którą przekażemy dalej. I doszliśmy do wniosku, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaką możemy zrobić, to kultywować modlitwę i skupienie się razem ze Słowem, niezależnie, czy są ku temu warunki w domu, czy nie. To, że uznajemy coś za szkodę nawet, za, w niektórych tłumaczeniach mówią, za gnój, za śmiecie, to po to, aby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, uczestniczyć w tym, co działo się przez jego cierpienie i stać się podobnym do niego. I to jest bardzo ważny aspekt w jego śmierci. To znaczy w tej pokorze, w tym posłuszeństwie, ale też więcej. Dlatego, że śmierć Chrystusa doprowadziła do katastrofy mocy ciemności. Nie wiem, czy rozumiecie to z tej strony. To, że Jezus Chrystus był posłuszny i poszedł na krzyż, doprowadziło do katastrofy mocy ciemności. Wtedy diabeł został pokonany, a triumf Jezusa okazał się w zmartwychwstaniu. To tam czytamy, że on pociągnął jeńców za sobą, czyli uczynił coś, co do tej pory poprzez zakon było niemożliwe, bo wymogiem zakonu była śmierć. Jeśli dobrze się wgłębimy w ten temat, to my zobaczymy, że ci jeńcy to nie są ci, których teraz gdzieś tam podczas modlitwy egzorcystycznej uwolnisz, ale to są ci, którzy zasnęli, będąc w mocy zakonu i ci, którzy zasnęli, nie znając zakonu. Jezus szedł tam do krainy cienia śmierci i wyciągnął tych jeńców, pociągnął ich do zbawienia i oni odpowiedzą za to, czy za to, co było wpisane w ich sercach, wykonywali, czy nie. A to jest temat nie na dzisiaj, bo to jest głęboki temat eschatologiczny. Natomiast czytamy tutaj, że mamy możliwość poprzez zostawienie czegoś, poprzez powiedzenie nie, nie będę nad tym się zatrzymywał, jest to jak śmieć, jak coś, co było i już zużyłem, pójdę dalej, bo to niesie z sobą poznanie go i doznawanie mocy. I jest jeszcze następstwo tego. I 11 werset o tym mówi, proszę przesuń. I aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Zobaczcie, jaka to jest głęboka myśl od samego początku. Zostawiam coś, resetuję coś, pozwalam sobie na to, żeby nie patrzeć na moje osiągnięcia czy straty, ale moją sprawiedliwością jest Chrystus, więc ja nie domagam się swojej sprawiedliwości, ja nie domagam się sprawiedliwości w relacji z innymi i o tym będzie mowa jutro, bo jutro mamy wieczór, w którym będziemy umywać sobie nogi i naprawdę nie musicie się bać o swoje skarpetki, bo nie będziemy tu mieć żadnej miski, ani żadnego ręcznika, ale umyjemy nogi w duchowy sposób. I zapraszam was wszystkich, byście tu byli i nawet więcej, żeby nas było, żeby tych nóg było więcej umytych. To jest bardzo ważne. Nie jakbym już coś osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia, ja sam o sobie nie myślę, że pochwyciłem, ale jednocześnie zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Więc nie pochwyciłeś niczego tak naprawdę. To coś było ci dane i to coś zostało. A teraz Bóg ma dla ciebie coś nowego, coś więcej. Może dalszy rozwój. Może właśnie fundamenty, jakie stworzył w twoim życiu, posłużą do budowania muru. Może właśnie poznanie, jakie doświadczyłeś, jakie znalazłeś, jakie Bóg ci dał w ubiegłym roku, w tym okresie, jaki minął, posłuży do tego, aby rozwinąć się w relacji z Bogiem i bardziej Go doświadczyć, bardziej Go poznać i bardziej Go zrozumieć. Może tak. A może Bóg chce rozpocząć z tobą coś zupełnie nowego. Może chce, abyś zatrzymał się teraz i powiedział, Panie, właśnie zostawiłam to wszystko.
Może toczyłeś jakąś walkę? Może realizowałeś czy realizowałaś jakieś wyobrażenie na temat czegoś? Może nawet byłeś czy byłaś pobudzona jakimś nauczaniem? I to skumulowało twoje wysiłki w ubiegłym roku, w tym minionym okresie? Ale Bóg chce ci powiedzieć dzisiaj, chce ci dać coś więcej, coś nowego. Chce cię zresetować i pokazać, że jest poznanie mnie. Bo jest niebezpieczeństwo, że pomyślimy, o, ja już sięgnęłam wszystkiego. Doświadczenie mnie nauczyło i trzymam się. Zrozumiałem w zeszłym roku coś i to jest ta wykładnia, z którą będę teraz podążał przez świat i bił buławą mojego poznania po głowie innych. Wiecie, dzisiaj, kiedy mieliśmy nabożeństwo poranne, dwuosobowe z moją żoną, czytaliśmy fragment, który mówił o takich rzeczach, które często powodują kłótnie między chrześcijanami. Czy ktoś coś je, czy nie je? Czy do kościoła wchodzi w sobotę, czy w niedzielę? Czy się ubiera dobrze, czy źle? Takie rzeczy, które stają się problemem między wierzącymi ludźmi. A tak naprawdę zasłaniają poznanie świętego. Tak naprawdę zabijają. Tam jest bardzo ważny moment napisany przez apostoła Pawła. Zabijają oddawanie czci Bogu jednomyślnie. On jest Bogiem. Moim Bogiem nie jest kotlet schabowy czy sałatka ze szczawiu. Moim Bogiem nie jest dzień ten czy inny, ale Bogiem twoim i moim jest ten, który stworzył niebo i ziemię i posłał swojego Syna, aby dał mi życie. I to jest niesamowita rzecz, bo tam czytamy o niegorszeniu. Niegorszeniu brata czy siostry, ale też czytamy o tym, aby się nie gorszyć. Więc ten kij ma dwa końce. Jutro będziemy też o to zahaczać troszeczkę, mówiąc o umywaniu nóg. Więc jeśli gorszy cię ktoś, kto je szynkę, to zapytaj siebie, czemu mnie to gorszy? Dlaczego mnie to gorszy? Czy dla mnie zbawieniem jest niejedzenie szynki? Czy Chrystus? Wydaje nam się to kuriozalne, wydaje nam się to dziwne i niedorzeczne. Ale kiedy zobaczycie na ten chrześcijański nasz światek, to zobaczycie, że takie bzdury powodują, że nie ma jedności i wydaje się, że uwielbiamy nie tego samego Boga, bo w inny dzień tygodnia, bo w innym kościele, bo ten kościół nazywa się taki, a ten nazywa się inaki. Ale o tym też czytamy, że Kościół jest Chrystusowy, nie Edwinowy. Nie wiem, na kogo tu palcem pokazać. Nie Stasiowy. Nie Apolosowy. Ale Chrystusa. Kiedy resetujemy swoje życie, to znaczy pozwalamy, by zaczęło działać od nowa. By zaczęło działać w sposób właściwy. Kiedy resetujemy, to pozwalamy, aby błędy były usuwane. Wiecie, ja używam telefonu marki Apple. Z jednego powodu. Kiedy pojawi się jakiś wirus i wyłączysz telefon i włączysz, to te rzeczy znikają. Inne potrzebują jakichś programów, jakichś cudów, jakichś dziwnych rzeczy. Dla mnie ten telefon działa bardzo intuicyjnie i bardzo bezpiecznie. Dlatego go używam. I to do mnie przemawia. Jeśli coś zresetuję, to ma możliwość pracy na właściwych obrotach, w właściwym kierunku i we właściwych proporcjach. I to jest coś, czego Bóg chce dla swojego Kościoła.
dzisiaj. I dlatego dni resetu i odświeżenia, abyśmy zrozumieli, że to, co jest za nami, niezależnie, tak jak apostoł Paweł mówi, czy było jego zyskiem, czy było czymś dobrym, czy było stratą, to jest jak śmiecie, bo poznanie tego, który jest ponad tym wszystkim, jest najistotniejsze. I wiem, że to jest czasami bolesne. I wiem, że to jest czasami trudne. I wiem, jak bardzo łatwo mi samemu jest spoglądać na to, jak było cudownie w latach 90., jak były ewangelizacje, jak wyszliśmy na ulicę, to się 50 ludzi nawróciło w miesiąc i Kościół się rozrósł. I wiem, jak bardzo było dla mnie fajne, jak tam śpiewaliśmy takie czy inne pieśni. I taka była, sam nie lubię, jak widzicie, wziąłem Pokoje moim Bóg. Ja uważam, taki jest taki kanon kilkunastu pieśni z czasów przebudzeń od Wesleya, począwszy, skończywszy na latach 90., które uważam, że mają specjalny ładunek Bożej mocy i Bożego dotknięcia. I je używam z sentymentu. Ale też wiem jedną rzecz, że dzisiaj, dla Boga jest dzisiaj. A jeśli dla mnie ważniejsze jest wczoraj, to nie nadążę za tym, co Bóg ma dzisiaj. Więc po to jest wezwanie do resetu, aby pozwolić, by Bóg nas poprowadził dalej. Byśmy umieli sięgnąć Jego obecności i tego, co On ma dla nas. Abyśmy nie trzymali się tego, co sami żeśmy wypracowali, ale abyśmy poszli dalej, sięgając po to, co Bóg wypracował już dla nas. I przestanie to być sloganem. Bo powiem wam, że kiedy trzymamy się tego, co było wczoraj i potem mówimy, mam w Jezusie to czy tamto, ale tego nie ma, to stajemy się antyświadectwem i stajemy się powodem do odrzucenia Chrystusa dla tych, którzy Go jeszcze nie poznali, a mogliby poznać przez nasze życie. Więc dzisiaj jest dzień, w którym dotknęliśmy tematu resetu. Tego resetu w tym patrzeniu na nasze duchowe osiągnięcia i straty. Jutro będziemy patrzeć na reset poprzez pryzmat umycia nóg. Zrozumienia, czym ono jest. Dlaczego apostoł Piotr tak bardzo się wzbraniał, żeby Pan Jezus umył mu nogi. A Pan Jezus mówi, wiesz, wszystko wygląda dobrze. Jesteś umyty i fajnie wyglądasz, ale jeśli nie umyję twoich nóg, nie będziesz miał ze mną działu. I wiecie, to jest mowa o jedności. To jest mowa o tym, że umywając sobie wzajemnie nogi, pozwalamy sobie wzajemnie być w jedności, a nie w oburzeniu jeden na drugiego, nie w nieprzebaczeniu, nie w braku akceptacji, nie w odrzuceniu, nie w zranieniach, ale w Bożej miłości, bo umycie nóg jest aktem miłości, nie chlapaniem wodą po sali, ale tym, co jest w sercu. Ja wiem, że w 90-tych latach i na początku XXI wieku przez kościoły przewaliła się fala misek z wodą i ręczników i chlapania po sali wodą i mydłem. I to był taki akt duchowy, który absolutnie niczego nie zmieniał. Bo jeśli to umycie drugiemu nogi, nawet jeśli bym przyniósł jutro miskę i komuś umył tą wodą z pianą i wziął ładny ręcznik nowy i wytrzyłbym ci te włosy, przepraszam, nogi. A nawet gdybym miał długie włosy i wytarłbym ci nogi moimi włosami, ale nie miałbym tego w sercu, to wiecie, to byłoby marnotrawstwo płynu do mycia, wody, ręcznika, twojego czasu i może byś się jeszcze przeziębił. Jest jedna rzecz, do której chciałem was teraz zachęcić. Abyście powstali. Jest ostatnia pieśń dzisiaj. Jeszcze nie wyświetlaj. O, już wyświetlił. No.
Nie chciałbym, żebyście rozumieli ten tekst dzisiaj tak dosłownie, jak on tam będzie wyświetlony zaraz. Nie chcę, by on dzisiaj wybrzmiał jako lepszy jeden dzień, bo możesz już wyświetlić, bo już był to w domku tutaj, na skalę budynku, w jakimś tam miejscach. Nawet nie chciałbym, abyście patrzyli na to jako lepszy jeden dzień w mojej własnej komorze modlitwy, która jest przedsionkiem nieba, ale abyście popatrzyli na ten tekst przez pryzmat tego, co dzisiaj jest tematem naszego przesłania. Lepszy jeden dzień w Twoim planie, w Twojej woli, niż gdzie indziej 1000 lat. Lepszy jeden dzień w Bożym działaniu, niż 1000 lat Twojego doświadczenia, Twoich bagażów, Twoich wspaniałych osiągnięć, Twoich napisanych 50 książek, czy co tylko tam masz w zanadrzu. Lepszy jeden dzień w tym Bożym planie, nawet jeśli to jest taki przedsionkowy plan, bardzo może skromny, ale to jest lepszy jeden dzień niż te 1000 dni Twoich osiągnięć i Twojego zrozumienia, Twoich planów, Twojej mądrości. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych. I wiecie, tam jest końcówka tej pieśni. Ona mówi o tym, że jesteś moją nadzieją, jesteś moim schronieniem, moją twierdzą i nie boję się zresetowanego życia. I wywyższam Ciebie i chwalę. I to wszystko robię, bo Cię kocham. Wiecie, jest strasznie smutno mi czasem, bo kiedy patrzę na nas, kiedy patrzę na ludzi, widzę, jaki jest ogrom braku umiejętności kochania. Nie umiemy kochać siebie, nie umiemy miłości odbierać. Wiecie, ja o czymś powiem, nie powiem bardzo szczegółowo, bo nie o to chodzi. Ale niektórzy z was wczoraj mogli być zaskoczeni tym, że zniknąłem na około godzinę, bo musiałem z kimś porozmawiać. I to była rozmowa, która mówiła o tym, że dana miłość, dana taka pełnia otwartego serca, akceptacja, przychylność została zdeptana. Człowiek, który wyciągnął swoją rękę i dał serce, został oskarżony o rzeczy podłe. I to mi pokazało, że nie umiemy przyjmować miłości, bo mamy różne doświadczenia. Ale jeśli nie umiemy przyjmować miłości, to również nie umiemy kochać. Kochamy materialnie, kochamy pokazując przez różne gesty, ale często jest to interes, często jest to odpowiedź, bo na to, żeby mieć spokój. I to jest gęsto widoczne w małżeństwach. Dam ci coś, co uważasz za akt miłości, żeby mieć spokój. Ale do Boga tak podejść nie możemy. Nie możesz dać Bogu niczego, żeby mieć spokój. Nie możesz dać Bogu niczego, żeby się odczepił. Nie możesz dać Bogu niczego, żeby poczuł się lepiej. Nie ma takiej możliwości. Więc musimy nauczyć się kochać naszego Pana całym sercem. Kochać naszego Pana całym sercem. I może chcielibyście jakiś wykład na temat, co to znaczy kochać całym sercem. Nie wiem, czy umiem. Sam się zastanawiam. Mówię Panu, Panie, ja kocham Ciebie, a potem pomyślę albo powiem, albo zrobię jakąś bzdurę, która nie mówi nic o miłości, która jest zaprzeczeniem tej miłości. Ale ja tak bardzo chcę, byśmy umieli kochać. Byśmy umieli kochać jeden drugiego. I umieli kochać naszego Pana. Lepszy jeden dzień w Jego planie, w Jego działaniu, w tym, co On tworzy, niż 1000 dni
w czymś, co sami wykombinowaliśmy, sami tworzymy, albo nawet otrzymaliśmy od Niego i kisimy to przez 1000 dni. Pamiętajmy o Bożych dziełach. Pamiętajmy o Jego cudach. Wychwalajmy Go i składajmy świadectwo Jego wielkości. Ale miejmy wyobraźnię i wiarę w to, że On ma więcej. Amen. Zanim zaśpiewamy, chcę Was pobłogosławić. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię tych, którzy zgromadzili się dzisiaj na tym miejscu. Błogosławię całą naszą wspólnotę i błogosławię wspólnoty tych, którzy przyszli tutaj jako goście z innych wspólnot. Ojcze, wylej błogosławieństwo Twojej obecności, miłości, łaski, Twojego materialnego powodzenia, Twojego uzdrowienia, Twojej ochrony. Ojcze, błogosław im i bądź im łaskaw. Ojcze, zwróć swoje oblicze ku nim i nakłoń swojego ucha na ich wołania. Niech zobaczą Twoją wielkość i Twoją chwałę. Niech westchną z zachwytu nad tym, co czynisz w ich życiu. Ojcze, w imieniu Jezusa błogosławię Twoje dzieci. Błogosławię Twoje dzieci i ogłaszam nad nimi Twoje królestwo, Twoje uzdrowienie, Twoje panowanie, Twoje rozwiązania, Twoją wolność. Ogłaszam nad nimi Twoje plany i Twoje dzieła. Ogłaszam nad ich rodzinami Twoje zbawienie. Ogłaszam nad ich zawodowym życiem bezpieczeństwo i rozwój. Ogłaszam nad ich rodzinnym życiem Twój pokój, Twoją harmonię, Twoją miłość. Ogłaszam nad każdym, kto jest samotny, Twoją obecność i Twoją opiekę i Twoje prowadzenie. Ogłaszam nad każdym, kto dzisiaj decydował rozprawić się i powiedzieć grzechowi dość, że zostaje uwolniony w imieniu Jezusa i zostaje mu wybaczone. Ogłaszam dzisiaj nad każdą osobą, która jest tu zgromadzona i nad całą naszą wspólnotą i tymi, którzy są z innych tutaj i nad ich wspólnotami, że to jest rok, w którym Duch Święty dokona przełomów, dokona rozróżnienia między tym, co było, a tym, co daje. W imieniu Jezusa błogosławię ich, Ojcze, i dziękuję Ci za tą możliwość, że mogą być błogosławieni w swoim wejściu i w swoim wyjściu, w swoim śnie i w swojej aktywności, że mogą być błogosławieni wtedy, kiedy się modlą i wtedy, kiedy pracują, że mogą być błogosławieni wtedy, kiedy zajmują się odpoczynkiem i wtedy, kiedy zajmują się służbą. Ojcze, jeszcze raz w imieniu Jezusa błogosławię Twoim dzieciom. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, 1000 dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. Tobie radość, spokój i zbawienie jest. Lepszy jeden dzień. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, 1000 dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. Tobie radość, spokój i zbawienie jest. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Wywyższam chwalę, ja kocham Cię. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Wywyższam chwalę,
ja kocham Cię. Gdyby ten dzień w przedsionkach Twych, lepiej ten dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. Tobie radość, spokój i zbawienie. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją. Jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie powiesz się. Wywyższam chwalę, ja kocham Cię. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją. Jesteś mym schronieniem, moją twierdzą. Boję się, wywyższam chwalę, ja kocham Cię. Zawsze tak jest, kiedy mamy takie dni, albo Bóg nas powołuje, aby spotykać się częściej w jakimś cyklu, to rośnie. To budujemy się i wzrastamy w tym okresie. I wierzę, że tak będzie i tym razem. Że Bóg będzie nas pobudzał, dotykał i wzmacniał. I chciałbym was zaprosić na jutro. Już temat znacie, wiecie, jaki temat dzisiaj będzie jutro. I chciałbym poprosić starszych, by zadbali o to, by była gotowa wieczerza. Abyśmy mogli podsumować wieczór umywania nóg, dzieleniem się chlebem, dzieleniem się winem, tym, co symbolizuje ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo umywanie nóg, zrozumienie, czym ono jest, to jest również zrozumienie, czym jest ciało Chrystusa, czym jest Kościół. Niezależnie, czy myślimy o nim globalnie, czy myślimy o komórce, jakim jest zbór, czy myślimy o jeszcze mniejszej komórce Kościoła, jakim jest rodzina, małżeństwo. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. Tobie radość, spokój i zbawienie. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją. Jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Ja kocham. I ostatni raz, jesteś mą nadzieją. Jesteś mą nadzieją. Jesteś mym schronieniem, moją twierdzą. Nie boję się. Wyszam chwalę. Ja kocham Cię. Usiądźcie na moment. Dziękuję grupie uwielbienia. A wszystkich tych, których wczoraj nie było, bo byliście w swoich domach, życzę Bożego błogosławieństwa i prowadzenia, Jego łaski, Jego mocy w tym roku, który się rozpoczął. Życzę wam, abyście ten rok przeżyli w zdrowiu, przeżyli w Bożych cudach, abyście widzieli rzeczy, które Bóg tworzy w waszym życiu. Abyście doświadczali tego, jak On was używa, jak jesteście cenni w Bożym Królestwie. Życzę wam tego z całego serca, życzę wam pokoju i życzę nam wszystkim jedności. Jednocześnie dziękuję wam wszystkim za miniony rok. Dziękuję wam za to wszystko, co zostawiliście w tym minionym roku.
Dziękuję wam wszystkim za to, co zostawiliście jako duchowy dar, duchowy ładunek. Za to wszystko wam dziękuję, co robiliście, by ten zbór żył, funkcjonował. Dziękuję wam za to, że byliście obecni na wtorkowych modlitwach, chociaż ten zapał w ciągu roku troszkę gasł. Zachęcam was, abyście rozbudzili to na nowo, bo modlitwa jest budowaniem warownego muru wokół wspólnoty i wokół naszych domów i rodzin. I czasem potrzebujemy stanąć na murach i te wyłomy zamurować. Czasem potrzebujemy w jednej ręce mieć kielnię, a w drugiej miecz, czyli Boże Słowo i modlitwę. Dziękuję wam wszystkim za to, co złożyliście tutaj jako też swój wkład materialny w to, co robimy, że to miejsce może przechodzić ogromną metamorfozę. Dziękowałem wczoraj niektórym osobom, dzisiaj chciałem podziękować grupie z Kozakowic za te dary, które przekazaliście w minionym roku. Jesteście częścią naszej wspólnoty, a jednocześnie taką grupą niezależną. I to jest dla mnie taki piękny ewenement, że czujemy się w jedności, a mimo tego, że wybudowaliście tą grupę niezależnie od tego zboru. Jestem wam wdzięczny za wszystkie wasze prywatne ofiary, jakie daliście. Wczoraj miałem tą możliwość podsumować rok z Radą Starszych i pokazać im, jak Bóg był łaskaw, używając narzędzi was i używając też tych, którzy są z nami online w różnych zakątkach świata. I wam również, którzy jesteście z nami online, może teraz, może będziecie oglądać kiedyś, dziękuję za to, że odpowiadaliście na te wszystkie potrzeby. Dziękuję za dary z Australii na to, żeby kupić obiady ludziom potrzebującym. To jest niesamowite. Kochani, wystarczyło jedno słowo na ten temat i popłynęły pieniądze z Australii, aby kupić ludziom jedzenie. I to jest Boże cuda, to są Boże dary. Boża wielkość się właśnie przejawia w tym, że nie jesteśmy mali. Jakkolwiek to rozumiecie, ale Boża wielkość się w tym też przejawia, że nie jesteśmy mali, zaściankowi, zakiszeni i niebo nie, ale jesteśmy otwarci na Boże prowadzenie. I za to wam dziękuję, za to was błogosławię, za to was zawsze mile i ciepło wspominam. Jestem Bogu wdzięczny. I życzę waszym domom wszelkiego błogosławieństwa. Niech Bóg pomnoży wasze zasiewy. Wiem, że żaden z was nie dawał swojej ofiary czy dziesięciny, bo mu napisali, że dostanie stukrotny zwrot, czy sześćdziesięciokrotny, czy jakiś tam. Ale dawaliście to z serca. A ja teraz powiem i pomodlę się o to. Ojcze, widziałeś zasiew. I ja proszę ciebie, aby twoje słowo wypełniło się w ich życiu. Aby zasiew się pomnożył. Aby przyniósł różne błogosławieństwa do ich życia. Nie tylko te w postaci banknotów, ale różne błogosławieństwa do ich życia. Ojcze, w imieniu Jezusa błogosław im. Amen.